Już 3 kwadranse po czasie. Zła zapowiedź. O czym pan mówi? Czuję, że wyrok będzie tylko formalnością. To nie oni, to masoneria, Żydzi, wszystkie sługi króla Prus. Zobaczy pan, to jeszcze nie koniec. O czym pan mówi? Nasze prace zbliżają się do końca i nie chcemy dać Niemcom pretekstu do zakłócenia pokoju. Dlatego zdecydowaliśmy się na plebiscyt. Jestem pewny, że umocni on prawa Polski do Górnego Śląska. Jest to straszliwy cios dla Polski. Do nas polski naród tak wierzył w sprawiedliwe zasady prezydenta Ameryki. Wierzył jak w Ewangelię. Jest to straszny cios. Byłbym, panie Paderewski, nieszczery, gdybym nie podzielał pańskiego uczucia. Ale jestem optymistą. A właśnie amerykański obserwator ze Śląska doniósł mi, że panuje tam powszechne pragnienie przyłączenia się do Polski. A czy powiedział, że szaleje tam terror? Że trwają rewizje? Aresztowania? Czy powiedział, że każdy może otrzymać nagrodę pieniężną? 4000 marek za każdego. Jeśli wskaże nazwiska przywódców działających na rzecz przyłączenia Śląska do Polski? Czy powiedział on panu, panie prezydencie, że tysiące Polaków uchodzą ze Śląska? W obawie przed represjami? Że ta pomęczona ziemia spływa krwią. Mówimy o plebiscycie na Śląsku, a nie o polityce niemieckiej. Plebiscyt przesunie tylko w czasie przejęcie tych ziem przez Polskę. Nie byłbym szczery, nie wyznając, jak wielką trwogą napełnia moje serce, a wiem, że serca też wszystkich Polaków. Powzięta decyzja. Dlatego też polska delegacja przyjmie ją z należytym szacunkiem. Dla pana, panie prezydencie, dla pana Clemenceau. Pana Orlando i pana, panie Lloyd George. Ale też uczyni to z najgłębszym smutkiem. Jest jeszcze sprawa mniejszości narodowych. Konferencja ustaliła specjalne zobowiązania, jakie zostaną przyjęte przez kraje, które uzyskują tak wielkie dobrodziejstwo z naszych rąk. Traktat o ochronie mniejszości ma na celu zagwarantowanie swobód mniejszościom narodowym na drodze konstytucyjnej. Prawa mniejszości narodowych będą odtąd stałą troską Ligi Narodów. Chcę uzupełnić ten wywód. Traktat pokojowy i traktat o mniejszości, tak samo jak pakt Ligi Narodów, stanowią jedną całość. Odrzucenie traktatu o mniejszości oznacza odrzucenie traktatu pokojowego. Czy traktat o ochronie mniejszości będzie miał powszechne zastosowanie?
Zapewne w przyszłości tak. Obecnie tyczy to Rumunii, Węgier, Czechosłowacji, Bułgarii, Jugosławii, Turcji i Polski. Niemcy są wyłączone z tego systemu? W obecnej fazie tak. To znaczy, że ludność niemiecka w Polsce będzie uprzywilejowana, a ludność polska w Niemczech pozbawiona wszelkich praw. Powiedziałem już, że Liga Narodów będzie pracowała nad upowszechnieniem tych zasad. A ponadto, panie Dmowski, chcę oświadczyć, że tu chodzi nie tylko o ochronę ludności niemieckiej, ale i o ludność żydowską w Polsce. A jak zapewni pan ochronę Żydów w Niemczech? Jest to zagadnienie, które interesuje tylko wielkie mocarstwa i Niemcy.